Kochani moi, czasem w tych naszych programach przechodzimy troszkę no, w inne miejsca, a także i tematy, które nie są czysto religijne. Dzisiaj jesteśmy właśnie u mojego przyjaciela, który mieszka w miejscowości, której nawet nie ma nazwy. Mówi, to się nazywa miejscowość del Sasso. Come si chiama questo paese? Capanna Sasso. Capanna Sasso, tak nazywa się. Capanna Sasso, mój przyjaciel Emilio. Emilio, dici qualcosa, Emilio. Io sono pizzaiolo. Ja jestem, no, prawdziwie tym, który, no, pizzaiolo, czyli przygotowuje pizzę. Chciałbym wam pokazać... Pelobi. A, tylko że to jest jego hobby, słuchajcie. To nie na zasadzie, że ten sam sobie zbudował piec. Hai fatto tu, questa, tutto questo, sì? A, allora il forno, direi, tutto quello è preparato da lui. Di legno, questo forno, no? No. Questo è non di legno, no, quello è pietra. Cemento, czyli to jest właśnie piec do wyrobienia właśnie, do przygotowania pizzy. Ale nie drewniany, tylko z kamienia. Z kamienia, który tutaj jest. Boże, zaczynam mi się przypominać Makłowicz, jak on tłumaczy, jak się pizzę przygotowuje. Mokrze będzie dzisiaj ksiądz Jarek Makłowicz. Więc moi drodzy, zobaczmy tutaj, jakie produkty są przygotowywane. O, nowe, proste rzeczy. Cebula, cipolla, tutto di... Kładziemy... Tutto di qui. Oczywiście kładziemy, a ciasto, come l'hai fatto, diciamo, pasta, direi, no? Quella preferita. Farina, birra. Birra? Sì. A więc słuchajcie, niesamowita rzecz, bo oprócz mąki dodał jeszcze trochę piwa. Trochę piwa, no i woda. Si mette sempre birra? Io sì, sempre birra. Mówi, że nie zawsze, ale on dodaje trochę piwa. Boże, kochany, mam nadzieję, że nie będzie dawał tego dużo dzieciom. No ale senti, a questa birra non c'è più dopo che si non si assorbe, la birra se ne va dopo che tu la metti dentro. E la pasta, cioè. Rimane un po'? No. No właśnie, upewniłem się, moi drodzy, że to piwo tam nie zostanie, ona się ulotni. Ale na początku jest to parte dura. E ora diventa morbida. Perché... Proszę bardzo, bo jeżeli ciasto, moi drodzy, jest właśnie trudne do rozrobienia, ono jest twarde, a kiedy dodaje się troszeczkę tego piwa, troszkę, to ono staje się takie bardzo morbido, czyli zobaczcie, rozciągliwe. No już, wkładamy. Proszę bardzo, możemy zajrzeć do pieca, kochani moi, tego pieca Emilio. Tutaj widzimy... Queste sono le prime, e quindi senza pomodoro. To są pierwsze pizze, ale bez pomidorów jeszcze. A potem będą pomidorki, to różne rzeczy, które będą nakładane. Można. Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej, kochani, proszę tak przez ramię naszego mistrza zobaczymy jego przygotowanie dalej. Kolejnego ciasta na pizzę. To rzeczywiście, nie wiem, naprawdę, gdyby mi teraz powiedziano wyjedź stąd sam, jesteśmy w lesie, to jest wokół nas jest las, totalny las. Zjazd przez jakąś górę, samochodem, tylko że przyjaciel mówi, gdy będziecie wracać, musicie wyjść z samochodu, bo sam na tą górę nie wyjadę w tym lesie. No, ale potem wy już wyjdziecie. I teraz proszę bardzo, oto pierwszy hektar. To olio d'oliva. E pizza e focaccia. Focaccia. To jest focaccia się nazywa, czyli to już to ciasto. No czasem używają i bardzo dobre, muszę wam powiedzieć, spożywa się taką focaccię z troszkę, no, ich prosciutto, z ich formaggio, z ich serem, czy też no, z owocami morza. Sałatą ja bardzo lubię. Nazywają mnie czasem Włosi ksiądz ośmiornica. Polipo to ośmiornica. Lubię taką sałatkę z ośmiornicy i taką focaccię do tego sobie podjeść. To jest naprawdę, no, naprawdę super i bardzo smaczne. To już kolejna pizza. Moi drodzy, tu widzimy
pizza z pomidorkami e pomodoro i cosa metti ancora? Salamino piccante. I też właśnie to jest salame piccante, czyli po polsku salame piccante. Salsiccia piccante. Tak, kiełbasa pikantna, można powiedzieć. A to jest, co to jest? Mozzarella. A to jest mozzarella. Zobaczcie, mozzarella, która jest w takie kawałeczki pocięta. Już się questa, robi questa pizza qui è quella più buona, rapporto qualità prezzo migliore di tutta. To jest pizza, jeśli chodzi o koszt, jeśli chodzi o tym, jak smakuje. To jest, mówi Emilio, najlepsza ze wszystkich, ten rodzaj pizzy. Ma con cosa fai anche pizza? Con funghi? Co mi może? No, i funghi li fa quando ci sono, ora di questo periodo qui non ci sono. Czasem używa się też i kładzie się na wierzch, no to wiemy, grzyby. Ale teraz to nie jest ten czas, mówi, żeby użyć grzyby. Cosa metti anche carciofo? Tonno? Tonno. O, właśnie tutaj mamy produkty, to co można jeszcze na inne rodzaje pizzy złożyć. E cipolla anche buona. Bardzo dobra jest też, mówi, kiełbasa z cebulką. Quella che più buona è acciughe e capperi, napoletana. Bardzo jest napolitańska, to są acciughe, czyli to są małe śledzie i tutaj capperi. Tutaj mamy, to są tutaj jest ta, w środku mamy właśnie tą przyprawę. Natomiast carciofo. Carciofi. Mamy carciofi, carciochy, ale to już carciochy są tutaj sottololio soltanto, no? Sì, sottololio. W oleju. No i oczywiście anche funghi si possono mettere sotto olio. Tak. Można też włożyć włożyć też magazzino. Moi drodzy, można też włożyć grzyby, które są w oleju, a tu oczywiście mamy puszeczki z tonno, czyli z tuńczykiem. Vai, focaccia con cipolla. Teraz jest focaccia z cebulą. Tamta była sama, a teraz z cebulą. Proszę bardzo. Io penso che è meglio se andate a mangiare. On mówi jednak, że lepiej idźcie skosztować. Tak bym się chciał podzielić z wami wszystkim i zaprosić wszystkie domy. I już chcę wam powiedzieć, w domach modlitwy świętego ojca Charbela, mojej rodziny, bo my jesteśmy jedną rodziną, zapraszam was tutaj do tego miejsca. Są możliwości i myślę, że będzie możliwe tutaj też takie spotkanie, bo dzisiaj na 50 osób jest tutaj, kochani, miejsce na to, żeby każdy miał swój domek, a oprócz tego tu w tym miejscu jest sala piękna, gdzie możemy mieć spotkania, może jakieś kiedyś skupienie rekolekcyjne tutaj w tym miejscu, a później taka pizza razem. Dziękuję serdecznie z tego miejsca i pozdrawiam. No, trudno powiedzieć wam smacznego, mówię sobie smacznego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was.